Cześć, mam na imię Norbert. Witajcie na moim rowerze, który tam sobie stoi w tle. No a ponieważ sezon w pełni, to czas na kolejny powyścigowy briefing. Był już wyścig na 275 km, no to czas podnieść nieco poprzeczkę, w zasadzie wydłużyć dystans. Zapraszam Was na relacje z roztoczańsko-poleskiego ultramaratonu rowerowego na dystansie 500 km. Chodźcie, zapraszam. Szósta rano, pierwsza grupa startowa ruszyła. Najwięksi twardziele jadą na krótko, mimo że jest 12 stopni. 500 km, naprawdę nic się nie może nie udać. Będzie pięknie, kiedyś w końcu. Roztoczańsko-Poleski ultramaraton rowerowy. Szanowni Państwo, powoli włączamy nasze GPS-y. Jest godzina 6:20. Startujemy. Każdy dobry wyścig ma kilka elementów, które powinny się w nim znaleźć. I kolejność nie jest tutaj sprawą pierwszorzędną. Ważne jest to, żeby one w ogóle wystąpiły. I tak są to. My z Kamilem zaczęliśmy już od pierwszych kilometrów. Raport z trasy. Przejechaliśmy ze 40 km. Zgubiliśmy się na pierwszym skrzyżowaniu. Źle skręciliśmy, nadrobiliśmy 6 km. Straciliśmy około 10 minut. Niedawno dogoniła nas grupka, która zapierdziela 40 na godzinę. Jeden koleś to ciągnie cały czas. Podjeżdżam, żeby sprawdzić, jaki ma numer. Piątka z przodu, jedzie na 500. Patrzę, a to nasz świeżo koronowany mistrz Polski w ultramaratonie. Nie pociągniemy z nim tak długo. Przynajmniej nie ja. Auto! Niedługo potem był a mianowicie dziewczyna z naszej grupy liznęła koło jadąc za Kamilem. No i niestety wylądowała na asfalcie. Szczęście w nieszczęściu było takie, że jechał z nią jej partner i to on został przy niej aż do przyjazdu karetki. I tak oto zostały już tylko dwie świnki. Ja i Mariusz Cukierski, aktualny mistrz Polski, który nadał tempo takie, że miałem pełną świadomość, że na całych 500 km nie uda mi się tego utrzymać. Już sama jazda za Mariuszem to było spore wyzwanie, a wychodzenie na zmiany sprawiało, że w zasadzie myślałem, że bardziej mu przeszkadzam niż pomagam. Czas było podjąć męską decyzję. Dobra, ja się zatrzymuję. Powodzenia. Na razie, bawcie dobrze. Hej. Bezpiecznie. Awaryjny pit stop na poranną dwójkę jeszcze zanim mój żołądek eksploduje. Czas postoju 2 minuty i 51 sekund. A gdy ruszyłem dalej i obejrzałem się za siebie, okazało się, że dosłownie 200 metrów za mną jedzie pierwsza, większa grupa. Wyjścia były dwa. Albo oni mnie, albo ja im. I tym samym przyszedł czas na odpływ. Na dobrym wyścigu ktoś coś musi odpierdolić. I jest to albo coś heroicznego, albo coś głupiego, bezsensownego, desperackiego. Ważne, żeby się udało, bo wtedy jest co wspominać. Moim odpierdolnym był plan, który w mojej głowie nie miał słabych punktów, a mianowicie postanowiłem się nie zatrzymywać na żadnym z punktów kontrolnych na pierwszej 300-kilometrowej pętli. Trzeba tu od razu dodać, że obok punktów kontrolnych trzeba było przejechać,
ale nie było obowiązku zatrzymywania się na nim. Jadę już 40 km solo, dyndając przed niewielkim peletonem, myślę, że z 10, może 12 osób za mną. Czasem mnie dochodzą na 100 metrów, czasem ich gubię, są 300, 400, czasem ich nie widzę na końcu długiej prostej. 200 km od 95 uciekam w niewielkiej grupie. Teraz już ich nie widzę nawet na długich prostych, ale liczę się z tym, że ja osłabnę. Oni mnie kiedyś w końcu dogonią. 250 za mną, 250 przede mną. 720 razy 2, no nie zanosi się, żebym ja to zrobił w 14-40 netto. Wody będę miał na styk. Na styk. Ja od 104 km solo. Czyli już 146 km trwa moja ucieczka. Na niejednym wyścigu kolarskim cały etap bym zaliczył. Tutaj nie zrobiło to na nikim wrażenia. W końcu dotarłem na przepak. Skoro pierwszą pętlę 300-kilometrową udało mi się zrobić na dwóch bidonach i bukłaku, no to dlaczego miałoby się nie udać to na 200-kilometrowej pętli? Jak postanowiłem, tak zacząłem to wdrażać. Woda w bidony, woda w bukłak, siku i wio. Tak, bo się to nie przejmę. Dobra, do zobaczenia wieczorem. Łączny czas postoju 8 minut i 2 sekundy. No i teraz przyszedł czas na ostatni element wyścigowej układanki, a mianowicie zapierdol. Skoro goniąca grupa nie dogoniła mnie na poprzednich 200 km, no to postanowiłem sprawdzić, czy uda się trzymać ich za plecami na kolejnych 200 km. 360, 370 km. Właśnie minąłem piąty punkt kontrolny i jestem czwartym zawodnikiem. Co nie znaczy, że jestem czwarty, bo ci, którzy jadą za mną, mogli mnie trochę dogonić. O czym nie wiem. A ci startowali po mnie. Wiem, to wszystko jest skomplikowane. Tam przede mną jedzie jeden koleś, ale chyba go nie dogonię. Właśnie skończyłem 140-kilometrowy odcinek pod wiatr. Nawet nie miałem siły się popłakać. Kurde, oddala się ten koleś. Niestety. Spróbujemy troszkę przycisnąć. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Raz wyżeł, zawsze wyżeł. Wygląda na to, że go doganiam. Radość głupiego na 125 km przed metą. Siemanko, jak się jedzie? Asfalty ci powiem, daj spokój. Ja jestem z Lubelszczyzny. Przecież właśnie przyjeżdżaliśmy. Tutaj kurwa na gości drogę wydało. No. A wiesz, chłopie, nieraz masz kurczę ładne drogi, to masz przynajmniej. To jest w roku. Zgadza się. Zgadza się. Ja jechałem mały, piękny wschód. W tym roku? No. Przejechałem. Tak? Jak było? No fajnie. Mi się podoba. Solo? My jechaliśmy w trójkę ze znajomymi. Ale solo polecałem. Wydawało się, że możemy razem pociągnąć do końca. Niestety nie jest to takie proste. Zwłaszcza na takich długich dystansach. Wygląda to tak, że jeśli ktoś kogoś dogonił, no to zazwyczaj dlatego, że ma lepsze tempo. I oczywiście można pojechać po zmianach, trochę trzymać się na kole, ale koniec końców zazwyczaj jest tak, że ten, który dogonił, przegoni i pojedzie dalej. Tak było na początku, kiedy to mnie dogonił Mariusz, a potem odjechał.
Tak samo było i tym razem. Kilka zmian, miła pogawędka, ale koniec końców każdy z nas pojechał dalej swoim tempem. Czyli ja w trupa. A potem padło mi GoPro i resztę kręciłem telefonem. Na szczęście nie przeszkodziło mi to w nagraniu kilku pięknych ujęć zachodu słońca. Przynajmniej póki jeszcze trwało. W okolicach 21:00 wszystko zaczęło się powoli kończyć. Światło dzienne, waty w nogach, entuzjazm do dalszej jazdy, ale i na szczęście dystans do przejechania. Aż w końcu została już tylko niewielka plama oświetlonego rowerową lampką asfaltu. Pamiętam, że wtedy sobie pomyślałem, że skoro to moje pierwsze 500 km, to wynik i zajęte miejsce w zasadzie jest sprawą drugorzędną. Przede wszystkim chciałem dojechać. Natomiast pamiętam też, że sobie pomyślałem, że jak przegram moje miejsce z kimś przede mną o 8-10 minut, no to się wkurczę. To będzie znaczyło, że przegrałem dlatego, że na samym początku popieprzyłem drogę. Tego bardzo bym nie chciał. I tak oto, na tej mieszance niby sportowej złości i ślepej determinacji, dojechałem do Okuninki. Zapach mety. Mieszał się z kiełbaską z grilla, ale było go czuć w powietrzu. Tak? Tak. O, ja cię. Tylko, że na mecie, a jakim generalnym tym, to... Nie wiadomo. Z czasem. A o której wyjechałeś? 6:20. Będzie za mną jeszcze parę osób. No teraz to będzie się jeszcze zależało, wiesz, od tej bonifikaty, kto, o której wyjechał, nie? No. No i faktycznie, w zasadzie do samego rana nie znaliśmy ostatecznych wyników. No, może z wyjątkiem tego, że było wiadomo, że wygrał Mariusz Cukierski. Drugiemu zawodnikowi włożył ponad godzinę, ale za to drugiego od trzeciego dzieliło 8 minut. 8 minut po 16 godzinach ścigania się. No a ja? Drugie miejsce, pan Szafranowicz Norbert. Pierwsze miejsce. Cukierski Mariusz musiał wyjechać i odebrał wcześniej. Także zaraz tutaj. Drugie miejsce. Także kochani, bardzo serdecznie dziękujemy, robimy miny. Dawaj jeszcze raz, Norbert. Norbert, jeszcze raz. Jeszcze raz, no. No. Brawa. Dzięki serdecznie. Oklaskom i gratulacjom nie było końca. A tak bardziej serio, to oczywiście jestem mega zadowolony z tego, jak mi poszło. Natomiast najważniejszą myślą przewodnią, z którą wracałem potem do domu, było to, i wiem, że to zabrzmi jakby świechtany frazes, ale naprawdę tak jest, było to, że
nie wiemy, na jak wiele naprawdę jest nas stać. I nawet jeśli myślimy, że stać nas na wiele, to uwierzcie mi, stać nas na o wiele, wiele więcej. Jeśli dotrwaliście do końca filmu, to bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję też Kamilowi, z którym razem wybraliśmy się na ten roztoczańsko-poleski ultramaraton rowerowy. I trzeba tutaj dodać, że Kamil to też nie jest kolarska popierdółka, ponieważ skończył go na 8. miejscu. Zajebisty wynik swoją drogą. Mam nadzieję, że ten film nie tylko Wam się podobał, ale że też Was zainspirował do poszukania i podjęcia jakiegoś rowerowego wyzwania, póki ten piękny rowerowy sezon jeszcze trwa. Oczywiście wyzwanie na miarę Waszych ambicji, możliwości, no i kolarskiego głodu, który chcecie zaspokoić. Tym razem to już wszystko. Jeśli się podobało, like and subscribe everybody, a my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło, cześć!